Najpierw zwrócimy się do tych, którzy oglądają nas. Ja nie śpiewam. Dzień dobry, dobry wieczór. Na nielegalnym ostatnim koncercie realizowanym z tego miejsca. Do wczoraj mieliśmy prawo tutaj być, ale uznaliśmy, że skoro ma być romantycznie, a ten dzisiejszy wieczór jest romantyczny, to legalnie jest przecież nieromantycznie i postanowiliśmy to zrobić nielegalnie. Także teraz mogą być brawa. Poza tym jest trzynastka, bo to trzynasty festiwal. Poza tym spotykamy znajomych od tych 13 koncertów, a znajomych, których znamy już znacznie dłużej. Karol pokazuje mi tutaj śpiewnik, który wydrukowaliśmy przed 12 laty. To jest właśnie ten śpiewnik. Grażyna Augustik wystąpiła na pierwszym naszym festiwalu, ale znamy się znacznie dłużej. No i właśnie to wracały wciąż takie marzenia. Kiedy Grażyna wystąpi, ona jeździ, przemierza cały świat, do nas trafiała od czasu do czasu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj z nami wystąpi Grażyna Augustik. Jest już tutaj. Możesz na sekundkę? Tak, żebyśmy przypomnieli sobie, ponieważ ja tu widzę kilka twarzy z Chicago jeszcze. Dobry wieczór. Kilka twarzy z Chicago i jedna twarz z Nowego Jorku. Urszula Dudziak też przyszła. Tak, na ten koncert, a ja je kiedyś pamiętam, nawet widziałem wspólnie na scenie. To było w Szczecinie. Pamiętny koncert w Szczecinie, który był zresztą nagrany. No i wtedy tam akurat, że tak powiem, panowałeś. No tak, bo zamieszkiwałeś wtedy w Szczecinie i akurat tak się złożyło, że spotkały się nasze drogi tam. To znaczy dzięki tobie, ty nam zorganizowałeś ten koncert. Boże, tyle dobrych słów w czasie jednego wieczoru. Grażyno, więc smutno i miło. Smutno, bo takie okoliczności, które nas tu sprowadzają w tym roku. Wymyśliliśmy tytuł Festiwal Wolności, bo wydawało nam się, że oni jednak nie wejdą, a w dniu, kiedy zaczęliśmy, to już działa, już warczały samochody i pierwsze działa uderzały, a w drugim dniu już uderzono rzeczywiście i my jesteśmy, jak Państwo widzicie, tak rozdarci, bardzo rozdarci. Tutaj kolega, który prowadzi audycję w Radiu Jazz, mówi, że wiele osób się zastanawia, czy w ogóle uczestniczyć, czy nie uczestniczyć, czy to jest okej, że teraz właśnie to może na ulicę. Dzisiaj w Gazecie Wyborczej jest artykuł z kolei, w którym Ukrainiec adresuje do nas takie przesłanie: nie wychodźcie na ulicę, róbcie wszystko, żeby świat nie uznał tego, co się dzieje. Przykuwajcie się politycy do klamek u swoich partnerów w innych krajach, żeby świat solidarnie opowiedział się po stronie Ukrainy. Myśmy próbowali tutaj w tym miejscu zorganizować coś na kształt tego, co tutaj było, kiedyśmy do tego miejsca wnieśli nasz fortepian. To było 5,5 roku temu. To się nazywało wtedy Ukraiński Świat. I pamiętacie Państwo, ten nasz fortepian rozświetlił ukraiński świat, bo spowodował, że wiele osób z ulicy zaczęło tutaj wchodzić, bo wcześniej był to punkt właściwie pomocy, wzajemnej pomocy i bardzo, bardzo ukraiński. Myśmy uczynili go polsko-ukraińskim, taka była tego intencja. I teraz wystąpiliśmy do miasta, Związek Ukraińców w Polsce też wystąpił do miasta, żeby to miejsce na chwilę przynajmniej pełniło takie funkcje. Jakoś do tej pory się nie udało, ale jeśli macie mocne przekonanie, że tak ma być, to w tym romantycznym dniu, jak wiecie, marzenia się spełniają i mocne przekonania się realizują. Także proszę, skupcie swoje uwagi i swoją uwagę w tej chwili na tym, co za mną, szczególnie na tej niebiesko-żółtej fladze. I skupcie się przez sekundę, bo to będzie ostatni taki moment skupienia. Za chwilę będzie już muzyka. Dziękujemy.
Dobry wieczór Państwu. Witam Was bardzo serdecznie tutaj w tej sali. Witam Was wszystkich nas słuchających, oglądających. No, to jest taki szczególny czas. Właściwie wszyscy żyjemy w napięciu. Właściwie nie wiem, co powiedzieć, bo pomyślałam sobie, że to wspaniale, że możemy być dzisiaj tu ze sobą, że możemy przez chwilę jakby oddać się do muzyce i może powędrować do świata abstrakcyjnego, którym jest właśnie muzyka, i przez chwilę poczuć się inaczej, przez chwilę poczuć się właśnie abstrakcyjnie, dobrze, zanim dopadnie nas ta niestety nieciekawa rzeczywistość. Muzyka zawsze miała ogromną siłę i myślę, że jest w pewnym sensie naszą terapią, naszym taką odskocznią od właśnie codzienności, tak jak bywało to w świecie wolnym i tym świecie teraz, który walczy o wolność. Jarosław Bester. Drażny Augustin, będziemy celebrować urodziny Chopina w dalszym ciągu. Bardzo długo się rodził, od 22 lutego do 1 marca, ciężki poród, ale jak pięknie, jak potem jak już się urodził, to okazało się, że no, to geniusze chyba tak długo się rodzą. Pozostała po nim wspaniała muzyka, która do dziś cieszy świat, którą celebrujemy. Cieszymy się, że mamy takiego Chopina. Ja w Chicago organizowałam również festiwal, właściwie ukradłam ten pomysł Jarkowi i od 5 lat robię festiwal Chopin in the City i właściwie do ubiegłego roku odbywał się właśnie w lutym, między 22 lutym i 1 marca, ale postanowiłam przenieść go na jesień, żeby czasami tutaj wpadać do Was. Dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność. Way to the river.
Thank you.
Dziękujemy. Obliwię Astor Piazzolla. No more.
Dziękuję bardzo. Fryderyk Chopin, prelud C minor. Na 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 na
Fryderyk Chopin, sonata G-moll, Largo, oryginalnie napisana na fortepian i wiolonczele. Ja jestem wiolonczelą, to jest fortepian.
Thank you.
Prezentuję jakby różne formy sztuki, w tym również sztuki plastyczne, i tutaj dzisiaj możecie nabyć przepiękną książkę Ani Wodeckiej, Mycek-Wodeckiej, właśnie inspirowana muzyką Chopina. Można ją dzisiaj gdzieś tutaj nabyć. Także serdecznie zapraszam, bo to jest przepiękny prezent na zawsze. A teraz coś bardzo szczególnego dla mnie. Utwór Witolda Lutosławskiego. Tryptyk numer 2 pochodzi z mojej właśnie płyty razem z triem jazzowym twojego, Ula, twojego lidera zespołu. Zapomniałam, jak się nazywał. Proszę? Tak. Jak mogłam. Przepraszam cię, Janku. Janka Smoczyńskiego oczywiście, tak, tylko tak celowo. Razem z kapelą Janusza Prusinowskiego i Atom String Quartet. To było przepiękne, absolutnie przepiękne wydarzenie muzyczne w moim życiu. Ale ten utwór ulubiłam sobie szczególnie. To jest przepiękny utwór oparty na oczywiście na piosence ludowej, ale muszę wam powiedzieć, że ma on niesamowitą siłę i gdziekolwiek ten utwór, kiedykolwiek go wykonuję w jakimkolwiek zestawie, że tak powiem, muzycznym, muzyków, to zawsze zostaje po nim taka niezwykła energia. I pamiętam, kiedy po raz pierwszy zagrałam ten utwór z moimi amerykańskimi kolegami, potem po zakończeniu utworu taka nastała chwilka ciszy i pytają mnie, kto to napisał. To było bardzo znaczące pytanie, bo to rzeczywiście mistrz Lutosławski. Tryptyk numer 2. Jak ten mój kochany
tej studni źródło bije, źródło bije, źródło bije. Ach, ten mój kochany z inszą pije. Z inszą pije, a mnie nie chce, a mnie nie chce. Z inszą pije, a mnie nie chce, a mnie nie chce, a mnie nie chce. Jak wiedziało, czy to moje serce. Jak wiedziało, czy to moje serce. Wiedziało, czy to przecie moje serce, moje serce. Już pewnie jesteście zmęczeni, bo to już jest dość późno. Ale zagramy jeszcze utwór, który uwielbiam. I właściwie nie myśleliśmy o tym, żeby zagrać, ale jednak dla mnie jest bardzo ważny i myślę, że będę tak do końca życia będę śpiewać ten utwór. Myślę, że wszyscy go znamy. No i myślę, że rozpoznacie go. Jej urody żal.
Dziękuję bardzo. Matulu moja, to jest takie symboliczne. Nie tylko dosłowne. Fryderyk Chopin na zakończenie. Dziękujemy bardzo, bardzo za waszą obecność. Wszystkich pozdrawiamy serdecznie, wszystkich widzów. Co ja mogę powiedzieć? Wolność. Sława Ukrainie. Dla świata.
Nowy, ale dla was na pewno rozpoznawalny, dla mnie również stary, ale bardzo go zawsze lubiłam. Spróbujemy znaleźć coś swojego w tym utworze. Dobrze, tak. Proszę bardzo. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi, pytać wciąż będziemy.
biegać po kryjomu. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazdą zbioru Vega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Jarosław Bester, Reżina Wójcik. Dziękujemy bardzo. Mamy coś jeszcze? Mamy dużo, nie? Jeszcze tak mówił jeszcze. Tateczka wkrywa wiele. Tak.
stron zaś, z Podola. Właśnie z Podola. Ze śpiewnika Kolberga w adaptacji Jarka. Podole.
Słońce z rana wstaje i zaczyna dzień. Nadzieje się odradzają, czerń zamienia w biel. Wolności dla Ukrainy i całego świata. Bardzo nie chcę tego mówić, ale nadszedł ostatni dźwięk naszego festiwalu. Kim w ogóle, nim Państwo odejdą, proszę tylko dać mi powiedzieć kilka słów o tej grupie szaleńców, która co roku od 13 lat robi festiwal urodzin Chopina z nadzieją na to, że zgromadzi jak najwięcej osób, że zmieni Warszawę w miasto muzyki, że ten niezwykły człowiek, Fryderyk Chopin, będzie czczony przez wszystkich tutaj jak najwięcej, w jak największym wymiarze. I chyba nam się to udaje. Nie jest może nas tak dużo, ale też możliwości tej sali nie są takie wielkie. Ale proszę widzieć, że to jest chyba ostatni moment, kiedy ostatni raz, kiedy Państwo siedzą właśnie w tej sali, ponieważ i my musimy gdzieś uchodzić. Nie uda nam się na razie być pewnym tego, że Nowy Świat Muzyki, że Stowarzyszenie Smolna, które organizuje Festiwal Urodzin Chopina już po raz 13, będzie mogło pozostać w tym miejscu. Szkoda, że nie wszyscy są w stanie zrozumieć tę ideę Miasta Muzyki i wesprzeć ludzi, tych szaleńców, tych dobrych szaleńców, którzy chcą wnieść coś pięknego, a to właśnie wnosi muzyka. Proszę spojrzeć na ilość gości z zagranicy, jaka się tutaj przewinęła. Jest to prawdziwe miejsce spotkań, wszyscy o tym mówią. Proszę zachować o nas również dobre słowa i być z nami za rok, gdziekolwiek Stowarzyszenie Smolna się podzieje. To jest też czas, proszę Państwa, na podziękowania. Długa byłaby lista osób, które chciałabym wymienić, ale spróbuję. Jeszcze chwilka. Przede wszystkim Stowarzyszenie Smolna w osobie Jarosława Hołodeckiego, tego szaleńca, dobrego szaleńca, który wierzy w muzykę, wierzy w Warszawę, wierzy w te wspaniałe idee łączenia ludzi poprzez muzykę. Jest Beata Etienne, duch i ciało tego miejsca, Nowego Świata Muzyki. Wraz z Beatą jest tu Zosia Lisowska, Uliana, Sabina, Piotr Łabanow, który odpowiada za te wszystkie wspaniałe elektroniki razem ze swoją ekipą, które są rozstawione na scenie. Bez tego nie poszlibyśmy w świat, który jakże teraz szczególnie jest zdigitalizowany. Wszystko dzieje się online. No, jest to też swego rodzaju błogosławieństwo. Ale obyśmy się do tego nie przyzwyczajali. Kto jeszcze? Jeszcze grono wspaniałych artystów siedzi tutaj. Adam Goździewski, Wojciech Kruczek, była z nami Ola Bobrowska. Jest też Salome Czitaja, która grała recital wczoraj lub przedwczoraj, nie pamiętam. Ale jest to przyjaciółka Smolnej, która teraz robi doktorat w Birmingham, jednak pamięta o nas. Drodzy Państwo, jesteście Wy, którzy co roku, jestem w stanie rozpoznać wiele twarzy, przychodzą i wznoszą z nami ten chopinowski urodzinowy toast. W tym roku muzyka, która brzmiała, wcale nie brzmiała urodzinowo, bo urodziny to jest radość, powinien być tort, szereg kieliszków szampana i wielkie tańce, hulańce. Tego nie ma i muzyka, repertuar, który artyści dobrali w tym roku, tak chyba bez zamierzenia jeszcze, ale korespondował bardzo z tym, co się dzieje tutaj. Festiwal, znaczy nie tutaj, oby nie tutaj, ale bardzo blisko nas.
Festiwal zaczął się i skończył niepostrzeżenie. Po tylu naszych przygotowaniach od tak wszystko się skończyło. Oby tak się skończyło za naszą wschodnią granicą. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Bądźcie z nami za rok, bo ja wierzę w to, że za rok kolejne 14 urodziny Chopina w wydaniu Smolnej odbędą się i jeszcze o nas usłyszycie. Dziękuję serdecznie wszystkim artystom. Do zobaczenia za rok, 100 lat. Proszę Państwa, Anna Hajduk, dyrektor festiwalu. Cudowna pianistka. Kochani, dziękujemy bardzo. Idźcie do domu, kochajcie artystów. Albo idźcie do domu z pieśnią na ustach. Życzenie Chopina z dedykacją dla Karola Eigenberga. Thank you.